Witam serdecznie w kolejnym programie od słowa do słowa. Będziemy dzisiaj zastanawiać się nad kwestią szacunku, czci. O tym mówi Słowo Boże. Natomiast w naszych czasach zauważa się coraz mniejszy szacunek do osób starszych. Do osób zasłużonych, do władz, do przełożonych. Dlaczego Pismo Święte wzywa ludzi do szacunku, do posłuszeństwa, do czci pewnych osób? Przed upadkiem w grzech tak nie było. Może i tak być nie powinno. No, oczywiście, że przed upadkiem była inna sytuacja. Człowiek nie był egoistyczny, nie był zarozumiały, nie był władczy. Relacje między Bogiem a człowiekiem oparte były na zasadach miłości. Prost uwielbienia dla Stworzyciela. Między Adamem i Ewą też nie było przecież żadnych różnic ani nieporozumień. Sytuacja zmieniła się diametralnie po upadku człowieka w grzech. Czytamy w Piśmie Świętym, że to Bóg zainicjował zmiany, które miały nastąpić. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersz szesnasty. Do kobiety zaś rzekł Pan, pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. I tutaj zaczyna się zwierzchnictwo, Hierarchia panowanie nawet jeden człowiek stoi nad drugim jeden nad drugim ma panować gdy przyglądamy się później jak ta sytuacja wygląda, więc widzimy na czele rodów stoi stoją patriarchowie którzy mają. Wprost nieograniczoną władzę, zwierzchnictwo, chociaż jest to zwierzchnictwo nad rodziną, tak naprawdę, i tymi, którzy w jakiś sposób zostali przyłączeni, służba i tak dalej. Ale mamy tego zwierzchnika. Później mamy okres, kiedy tworzy się naród izraelski. Mamy starszych w Izraelu. Później, kiedy wchodzą do Hanaanu, na przywódców Bóg powołuje sędziów, tak zwanych sędziów. Oni nie tylko sądzili, ale również prowadzili wojny, stali na czele narodu. No a później mamy królów. mamy też Sanhedrin, czyli w jakimś sensie odpowiednik parlamentu, rada starszych siedemdziesięciu, więc widzimy jak się tworzy ta hierarchia władza. Do tego można dodać kapłanów, którzy też zajmowali pewne stanowiska. Stali na czele Lewitów. Tak więc ta hierarchia powstała i to za wolą Bożą. Jak więc powinniśmy się odnosić do tych, którzy są w rodzinie, na czele, byśmy powiedzieli, albo z wierzchnikami w pracy, a Myślimy również o władzy, która jest w każdym kraju. Otóż Pismo Święte mówi o szacunku. Szacunek to taki niewymuszony podziw, czy posłuszeństwo wobec drugiej osoby. Mówi się, że ktoś bardzo szanuje tę osobę. Nie musi tego robić, ale jest mu ona bliska i taktownie się zachowuje wobec niej. Natomiast mamy inne określenie cześć. Na przykład Pismo Święte wzywa, żeby czcić rodziców. Cześć to taki wyższy stopień, bym powiedział, szacunku. Ale mamy też określenia mówiące o uwielbieniu. Uwielbienie to chyba ten najwyższy już stopień szacunku i czci i powinno się go odnosić tylko do Boga. Dziwne więc są takie określenia. Ja uwielbiam ten krem albo uwielbiam tę piosenkę. To tak jak gdyby ponad wszystko stawiało się ten krem czy pod ten, tę piosenkę. Ale tak naprawdę godzien uwielbienia jest tej najwyższej czci. Najbardziej cenionym powinien być nasz Bóg. Nic innego. Dlaczego powinniśmy czcić i uwielbiać naszego Boga? Otóż moglibyśmy wymieniać powodów bardzo wiele. Otwórzmy najpierw werset zapisany w liście do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, tam werset ósmy. List do Hebrajczyków 128 12, 8, 12 28, przepraszam. Prze to okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Tutaj mamy jeszcze inne określenia. Oddawajmy cześć Bogu tak jak mu to jest miłe z nabożnym szacunkiem. Nabożny szacunek to coś więcej niż tylko szacunek. I Pismo Święte używa też określenia bojaźń. Oddawajmy cześć Bogu z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. A bojaźń to coś innego, jeżeli bojaźń taka przyziemna, to taki najwyższy szacunek wobec Boga i posłuszeństwo. Psalm, 50, Psalm 86 mówi, dlaczego powinniśmy Oddawać Bogu cześć, i szacunek, i bojaźń, i, i uwielbienie, i, i, i posłuszeństwo, i bojaźń, i tak dalej. Psalm 86,15 <trych> Ty zaś, panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. O, tyle powodów, dlaczego powinniśmy dziękować Bogu, szanować Go, czcić, uwielbiać, z nabożnym szacunkiem do Niego się odnosić. On nas stworzył, On nas utrzymuje przy życiu, On jest sprawiedliwy. Jest miłosierny, okazuje nam łaskę, nierychły do gniewu, więc nie gniewa się na nas o byle co. Jest wielce łaskawym i wiernym. Ja myślę, że można by znaleźć jeszcze wiele innych powodów, dlaczego należy dziękować naszym Bogu, dlaczego należy go miłować, czcić, szanować i tak dalej. Uwielbiać. Pismo Święte wzywa, żeby wszystko, co tylko żyje, żeby wielbiło Boga. Psalm 148, werset czwarty i następne mówią tak. Chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie pana z ziemi, potwory morskie, i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz, góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe, wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi. Młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi nie chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, a chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Tak jak mamy mnóstwo powodów, żeby wychwalać Boga i dziękować i wielbić Go, tak też mamy wezwanie w Piśmie Świętym, ażeby wszyscy, i nie tylko ludzie, ale tu mamy wezwanie do różnych stworzeń, żeby oddawały cześć Bogu. A nawet mówi ogniu, gradzie, śniegu, dymie i tak dalej. Wszystko, co jest na ziemi, powinno chwalić Boga. Wiemy, że tak nie jest. Wielu w ogóle nie uznaje Boga, ale My się uczymy tego, co jest właściwe. Warto poznawać wolę Bożą i zgodnie z nią żyć. Pismo Święte mówi, że nawet aniołowie, którzy są w niebie, że oni śpiewają na cześć Boga i wołają: Święty, 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 takie potrójne święty, a, a z takim szacunkiem bo odnoszą się do Boga, że nawet zakrywają. Twarze swoje. To jest niezwykły rodzaj szacunku wobec najwyższego. My modlimy się do Boga i może nawet wypowiadamy słowa wdzięczności. Podziękowania. Czy czci, uwielbienia, ale na pewno nie robimy to z takim szacunkiem, jak robią to aniołowie. Czasami siedzimy rozparci, nieraz, może stoimy z większym już szacunkiem. Owszem, różne formy mogą być podczas modlitwy, można wznosić ręce do góry. Jak to nieraz czynili Izraelici. Można nawet padać na twarz, jeśli ktoś chce, tak jak to też czyniono dawniej, o czym mówi nam Pismo Święte. Ale adwentystyczna pisarka Ellen White mówi, że najbardziej wskazana jest taka forma na kolanach. Jest to symbol znany od wieków. Posłuszeństwa, oddania, czci wobec drugiej osoby na kolanach. A więc myślmy o tym, gdy się modlimy, żeby nasza postawa była też pełna czci, żeby to nie były tylko słowa, ale nasze zachowanie również, żeby świadczyło o tym, że naprawdę czcimy naszego Boga. A przy tym, gdy się modlimy, Pismo Święte mówi: Nie bądźcie wielomówni. Nie nadużywać też e, różnych okazji, by siebie wywyższyć. Jak to czynili Izraelici przełożeni, stawali na rogach ulic i się modlili, żeby ich inni widzieli. A Jezus powiedział: Nie róbcie tego. Odbieracie już cześć sobie, własnie, sami Odbieracie cześć Bogu. Ten szacunek, i to wszystko powinno być skierowane do Boga. Nie my tu jesteśmy ważni. A ludzie, nawet w modlitwie, nadużywają imienia Bożego. Niektórzy używają tego określenia, jak we, we, stale powtarzają. Żydzi nawet w Piśmie Świętym nie używali tego imienia, tylko dodali określenie Adonai i czytali to. Więc owszem, możemy przytoczyć to jedno z określeń imion Bożych, czyli Jahwe, ale nawet gdy za często mówimy Panie, 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 za każdym razem albo co gorsze, jakże często słyszałem, używanie określenia Bóg w różnego rodzaju przekleństwach, w jakichś tam zakładach, przysięgach, to wszystko nie powinno istnieć. Nie widać w tym tego największego szacunku, uwielbienia i czci wobec Boga. A Pismo Święte mówi, że święte jest imię Boże i nawet mamy przykazanie, ażebyśmy nie nadużywali imienia Bożego. Nie jest to błaha sprawa. Szacunek powinien również być dla miejsc nabożeństw tam, gdzie się spotykamy z naszym wielkim. Bogiem, Panem, Stworzycielem naszym, Opiekunem, Odkupicielem. Mojżesz miał zzuć obuwie, kiedy podszedł do krzaków, w którym mu się objawił Bóg, który przedstawił mu się jako Jachwę Później. Tak się zastanawiałem, dlaczego miał zzuć obuwie? Bo to miejsce święte jest. Podaje nam Pismo Święte takie wyjaśnienie. No dobrze, ale jeśli to miejsce święte, dlaczego akurat Mojżesz miał zzuć obuwie? Myślę o tym, że w jakiś sposób miał okazać szacunek temu miejscu. I to jest ważne. Zapewne można w różny sposób okazać szacunek miejscu, gdzie przychodzimy na spotkanie z Bogiem. Wtedy Bóg powiedział, żeby to tak uczynił. My dzisiaj na ogół, mężczyźni, zdejmują czapki, gdy wchodzi się do kościoła, czy okazując szacunek jakiemuś innemu miejscu. Muzułmanie dalej, Zdejmują obuwie, gdy wchodzą do meczetu myślę, że w różnych kulturach różnie się to przejawia w niektórych kobiety zakrywają głowy, może w innych kulturach jeszcze inaczej to się przejawia, ale chodzi o to, że w tym miejscu, gdzie się spotykamy z Bogiem, mamy jakoś inaczej się zachować, inaczej wyglądać. Pod górą Synaj, kiedy Izraelici mieli spotkać się z Bogiem, słuchać jego głosu, jak przemawia, podawał przykazania, to Bóg powiedział, żeby uprali szaty swoje. Cóż, przecież w takich szatach, jak byli przedtem, też by słyszeli te przykazania. Dlaczego Bóg kazał im uprać szaty swoje? Bo to było bardzo ważne wydarzenie, spotkanie z Bogiem. I tak powinno być z nami. Chociaż co dzisiaj znaczą takie słowa, świętny ubiór, na przykład. Ja myślę, że wielu by miało problemy z odpowiedzią na to, na to co to znaczy od świętny ubiór. Pamiętam pewnego młodzieńca, który przyszedł na nabożeństwo. W koszuli wypuszczonej na spodnie, w jakiś tam portkach. E, dokładnie mu się nie przyjrzałem, ale to takie było, jak się idzie gdzieś tam, nie wiem, pograć sobie w piłkę nożną albo coś takiego, więc ja mówię, to jest taki Twój strój odświętny. A on mówi tak. Byłem zaskoczony trochę tą odpowiedzią. Mógł odpowiedzieć jakoś inaczej. No. Nie miałem nic akurat tam, czy w domu, czy ja wiem, cokolwiek. Ale on uważa, że to jest jego strój odświętny. To pytanie: jaki jest ten strój na co dzień? Czym się różni strój odświętny od tego codziennego? Izraelici mieli w jakiś sposób to okazać, uprać szaty swoje, bo będzie spotkanie z Bogiem. Czy z uciobówie, w jaki sposób okazywali ten szacunek wobec Boga? Przeczytałem bardzo ciekawą uwagę, którą zapisała Ellen White. Odnosi się to wprawdzie do pastorów, ale ja myślę, że można to odnieść do wielu z nas. Powody śmierci niektórych dusz odkryć można w niedbałym wyglądzie kaznodziei. Jak to kiedyś przytaczałem, ktoś powiedział: Są to bardzo mocne słowa. Zgadzam się. Bardzo mocne. Powody śmierci niektórych dusz odkryć można w niedbałym wyglądzie kaznodziei. Gdy czytam kontekst tej wypowiedzi, to tam jest powiedziane, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Gdy ktoś pierwszy raz spojrzy na takiego, Byle jak ubranego kaznodzieję zlekceważy oczywiście i słowa, które będzie mówił, albo w ogóle od razu się odwróci. I dlatego dalej jest tam powiedziane, że kwestia ubioru wymaga wielu przemyśleń i modlitw. Często nie zdajemy może sobie sprawy, jak. Nasz wygląd wpływa na innych. A co myśli Bóg wtedy, jak przychodzimy na spotkanie z Nim od tak byle jak, bez zzucia tych, tego codziennego obuwia? Dalej Ellen White pisze tak: Najlepszy, mówi wtedy, gdy idziemy na nabożeństwo, na spotkanie z Bogiem najlepszy, e, jest taki wygląd, na który nikt nie będzie zwracał uwagi. A więc bez jakiegoś tam makijażu, który zwraca uwagę od razu innych, czy jakichś specjalnych ozdób, czy też jakieś byle jakie ubranie, jeśli ktoś zakłada. Bo i to może zwracać uwagę, i tamto. Przychodzi, powinniśmy przychodzić tak na spotkanie z Bogiem, Żebyśmy my nie byli ważni, żeby ludzie nie patrzyli na nas, tylko na Boga. Tak powinny wyglądać występy tych, którzy śpiewają, czy, czy grają, czy e, prowadzą cokolwiek. Żeby nie było widać ich, tylko Boga, który jest godzien najwyższej czci, a ci, którzy przychodzą, przychodzą po to, żeby Spotkać się z Bogiem, rozmawiać, rozmyślać o Nim. I są to elementy ważne. Pismo Święte na to zwraca uwagę, powinniśmy o tym mówić. Dalej. Na nabożeństwie powinien panować porządek, ład, wszystko powinno być na swoim miejscu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian. Wypowiada się na temat e, mówienia różnymi językami i przy okazji daje takie rady. Pierwszy list do Koryntian, 14, rozdział, czytam od wiersza 26. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zboże niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają, lecz jeśli ktoś. Inny są z siedzących otrzymał objawienie: Pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli, wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. I później wiersz czterdziesty. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. To zamyka cały ten rozdział i rozważanie na temat wystąpień różnych w zborze. Wszystko niech się odbywa godnie i w porządku, bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Tak więc jeśli przychodzimy do zboru, powinniśmy zachować spokój. Nie powinno być śmiechów, rozmów, żartów jakichś. Przychodzimy w spokoju, w ciszy, z modlitwą na ustach. Przygotowani, jeśli mamy wystąpić, jeśli mamy brać udział w jakiejś formie nabożeństwa, żeby to wszystko było ustalone, żeby był porządek i ład. Wszystko niech się odbywa też godnie. Godnie. Nie zabawowo, nie dla uciechy zgromadzonych, ale godnie, w porządku, Bóg jest Bogiem pokoju. I do tego wzywa nas Słowo Boże. Bo musimy pamiętać, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech, Bóg powiedział, tam, Jezus powiedział, tam ja jestem z Wami. Mieć zawsze świadomość, że Bóg się przygląda, Słucha tego, co mówimy, co robimy w zboże, jak się zachowujemy, jak siedzimy. Aniołowie przyglądają się temu, są obok nas. Te wszystkie elementy są ważne. Ja mam tutaj przy sobie takie obrazki, które zostały zamieszczone w naszym czasopiśmie. Dla pastorów właściwie to jest, ale o ile pamiętam, zostało to przejęte gdzieś z innego kościoła, nawet nieadwentystycznego, i tutaj pokazane jest nawet, jak powinno się siedzieć w kościele, a jak nie powinno się siedzieć. Pamiętam kogoś, kto siedział i dłubał w zębach, ja kiedyś siedziałem jako młody pastor, miałem założone nogę na nogę, będąc na podium i wtedy pewna starsza ode mnie osoba podała mi karteczkę: Bracie, jak ty siedzisz na podium przed zgromadzeniem? Nie powinno się zakładać nogi na nogę. No cóż, pomyślałem, to jest kwestia kultury. Rzeczywiście, mój ojciec opowiadał, że kiedyś to tylko panowie zakładali nogę na nogę. Zwykły chłop tego nigdy nie robił. To są kwestie kulturowe, ale to też świadczy o naszym stosunku do ludzi, jeśli wiemy o tym oczywiście. Szacunku wobec innych osób. Będę mówił jeszcze o tym, że z szacunkiem powinniśmy się też odnosić do innych ludzi, a przede wszystkim przed Bogiem, i dlatego też jakieś takie nonszalanskie siedzenie, byle jakie, no, nie pasuje ani do tego towarzystwa, w którym się znajdujemy. A przede wszystkim nie może być to w obliczu naszego wielkiego Boga. A teraz chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat szacunku wobec e, Słowa Bożego. <laughs> Był czas, kiedy pismo święte sobie tak ceniono, bo było niedostępne, że ludzie oddawali życie nawet, gdy próbowali je przechować, przemycić. Czasami dostawali się do więzienia za to, bo ceniono sobie to pismo święte. A jeśli się naprawdę ceni pismo święte, to nie podchodzi się do tego jak do zwykłej książki. Jeśli mamy książki gdzieś poukładane, pismo święte powinno być na samej górze, nie gdzieś tam pod innymi. Nie dlatego, że ktoś tak powiedział, tylko jak to czujemy? Czy czujemy świętość tej księgi? Nie papieru, ale tego, co jest tam zapisane, co jest zapisane w tej księdze nie kładziemy Pisma Świętego na podłogę. Czy tam nie wiem, kiedyś widziałem były przykryte jakiś garnek Biblią. Jak podchodzimy do Pisma Świętego, tak będziemy podchodzić do treści, która tam jest zapisana. I dlatego też ważne jest, żebyśmy mając na względzie szacunek wobec Boga, również z szacunkiem odnosili się do jego słowa. A co zrobić na przykład z literaturą religijną? Jeśli już jej nie używamy, powiedzmy, no wydanie jakieś było już starsze, trudno nam Dać to komuś już, czy coś z tym zrobić. W Starym Testamencie mamy przykłady, gdy składano ofiary i coś tam zostawało, żeby jakoś to ze czcią zniszczyć, to po prostu palono. No ale dzisiaj mieszkamy często w blokach, gdzie nie ma ani pieca, jak to spalić. No, nie wiem. Musimy znaleźć jakieś inne wyjście, ale niech to będzie z pewnym szacunkiem. Nie wrzucać do takich śmieci, gdzie wszystko jest. E, może tam, gdzie jest tylko makulatura, żebyśmy cenili rzeczy święte, to, co jest związane z naszym Panem i naszym Bogiem. Gdy też. Czytamy Słowo Boże. Może nie zawsze jest tak, że będziemy od razu modlili się, ale dobrze jest jakieś takie studium Słowa Bożego rozpocząć modlitwą. A gdy słuchamy Słowa Bożego, ktoś czyta, czy jesteśmy na nabożeństwie, to trzeba mieć świadomość, że są to słowa. Które są słowami Bożymi? Jak powinniśmy zachować się wtedy? Ja nieraz patrzyłem na sportowców, którzy znajdowali się na stadionie i był odgrywany hymn narodowy. A więc wszyscy z szacunkiem stali. Wyprostowani na baczność. Tak więc, przy słuchaniu Słowa Bożego, również powinniśmy okazać ten szacunek. Szacunek w rodzinie. Pismo Święte mówi o tym, że jeśli będziemy czcili Ojca, Matkę, będą przedłużone dni nasze. Coraz mniej jest tego szacunku dzisiaj. Ja do rodziców jeszcze mówiłem przez Wy: Tato, dajcie mi to. A nie ty, gdzie idziesz? Jakoś nie mogło mi to nigdy przejść przez usta i nie przeszło. Nigdy też nie pozwoliłem, żeby dzieci do mnie się zwracały przez ty. Nie dlatego, że jestem taki ważny, ale dlatego, że Pismo Święte nawołuje do szacunku wobec rodziców. Mamy też wezwanie, żebyśmy szanowali żony, kobiety. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Te wiersety może mało są znane, albo mało zwraca się na to uwagę. Nie praktykuje się, a jednak tak jest napisane, więc przytoczę to. Pierwszy list Piotra, drugi. Hmm. Trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. W porządku. A później wiersz siódmy. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Okazujmy cześć kobietom. Ja widziałem na zachodzie i to bardzo mi było przykro, kiedy siedzieli młodzieńcy, kobiety stały w różnym wieku, nie ustąpią miejsca w autobusie ani w pociągu. I to powoli przychodzi do nas. Nawet kogoś zagadnąłem, dlaczego tak robią. Dlatego, że jest równouprawnienie. Szkoda, ale Pismo Święte wzywa nas do szacunku. Bóg nawet nie nakazuje nam kochać Go, bo inaczej nas zabije. Mamy wolną wolę, ale tak jest dobrze, tak uczy nas Słowo Boże. Szacunek dla starszych, przed siwą głową powstaniesz, mówi Słowo Boże. Szacunek dla przedstawicieli Bożych. Pismo Święte mówi, że to starszych zboru e, trzeba im okazywać. Podwójną cześć, szacunek dla władz, wszystko jedno jaka to władza jest. Pismo Święte mówi, że każda władza jest od Boga. I dlatego nie powinniśmy z lekceważeniem odnosić się do prezydenta, którego mamy, do tych, którzy teraz są w rządzie i takie określenia, pisiory inne, to... Ujmuje, chrześcijanie chrześcijanin nigdy nie powinien wypowiadać takich słów. To są ministrowie, którzy nam w jakiś sposób służą. I Jest to władza, która została przyjęta od Boga. Ktoś powiedział, że nawet najgorsza władza jest lepsza niżeli bez królewie, czy gdyby nie było władzy. Pismo Święte mówi, że jeśli będziemy. Trzymali się tych Bożych Wskazań, będzie nam towarzyszyło błogosławieństwo Boże. Przy powieści Salomona, czytam jeszcze na koniec, 19 rozdział, wiersz 23. Bojaźń Pana prowadzi do życia, i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Tego życzę wszystkim i sobie również. Amen. Obecnie nastąpi chwila muzyki. Można przygotować w tym czasie pytania. Prosiłbym zwłaszcza pytania, które by dotyczyły tematu omawianego, i na to będę starał się odpowiedzieć, jeśli potrafię. A ewentualnie później będziemy mogli zastanowić się nad innymi pytaniami. I zapraszam za chwilę. Muzyka Heart upon the cross was broken, the crown of pain two, three and thirty years. But this time, he I know. heals the broken heart, he heart. Yeah. and stays our sin. The burden from the heavy laden, for still the Savior, Savior of the world.

Kilka pytań, chciałbym się ustosunkować do nich. Najpierw Jakub stawia pytanie, czy cześć należy się duchowi świętemu? Proszę o werset. Ja myślę o takim wersecie, który jest zapisany w Ewangelii Jana. W w czternastym rozdziale wierszu szesnastym i siedemnastym. Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i dawiam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Tu jest wspomniany ten nowy pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Święty. I on zastępuje Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy okazywać cześć Jezusowi, to czy nie powinniśmy okazywać czci? temu, który go zastępuje obecnie? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że Jezus prosi Ojca, żeby posłał tego pocieszyciela. I Bóg to czyni, to powinniśmy uszanować te decyzje i Ojca, i Syna, i oczywiście z szacunkiem do Ducha Świętego. Drugie pytanie też, Jakuba. Jaka jest różnica między czcią do Ojca i Matki, a czcią do Boga? Ja mówiłem o tym, że najwyższym wyrazem czci jest uwielbienie, ale w tym uwielbieniu może się mieścić i cześć, i podziękowanie, i chwała, i Wdzięczność i wiele innych jeszcze elementów. Także różnica jest ta, że rodziców nie możemy tak czcić jak Boga. Uwielbiać nie możemy. To słowo nie jest właściwe. Pismo Święte mówi o czci, a nie uwielbianiu rodziców. Więc jest różnica. To jest najwyższy wyraz uwielbienia, miłości, o której mówił też Jezus, że kto miłuje bardziej Ojca, Matkę czy kogokolwiek bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Tak więc tu widzimy i rodzaj miłości i uwielbienia jest inny w stosunku do Boga, a nie może być taki sam w stosunku do rodziców. I pytanie, które stawia Zbyszek. Pierwszy Tymoteusz 5:17 17, brzmi tak, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Jak rozumieć ową podwójną cześć. Otóż mowa jest o starszych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, a więc tych, którzy są w Kościele Bożym w jakimś sensie przełożonymi, nazywani są w Piśmie Świętym starszymi, chociaż nie musi tu chodzić o wiek. Otóż trudno powiedzieć dokładnie, jak to powinno wyglądać ta podwójna cześć, ale chodzi o to, żeby okazywać im większy szacunek. Tam dalej jest powiedziane, chociaż krótko to jest zmiankowane, na czym powinna wyglądać ta różnica. Zaraz poszukamy pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział. Wiersz 19. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Więc. Podkreślono szczególnie, jeśli chodzi o starszych, to nie przyjmuj skargi tak od razu. Tak więc ważne jest, żeby okazać taką cześć i nie słuchać tego, że coś tam mówi się złego o starszych. To naprawdę musisz mieć świadków. Jak będziesz miał świadków, przyprowadź ich, Będziemy wtedy mogli dopiero rozmawiać. Ale ja tak nie będę słuchał, jeśli będziesz mówił coś złego o moim pastorze czy o moim starszym zboru. Przynajmniej tę myśl tutaj mamy zapisaną, ale ja myślę, że to się objawia w różnych innych sprawach. To nie ma być jakieś uwielbienie dla przełożonego, ale szacunek i większy i to, żebyśmy to w jakiś sposób odczuwali, niżeli w stosunku do innych naszych współwyznawców. Takie mamy zalecenie słowa Bożego. Czy należy czcić aniołów? Nie, nie należy czcić aniołów, dlatego że aniołowie są stworzeni, stworzeni tak jak i my. Pismo Święte mówi o nich, wiersz, list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wiersz trzynasty i czternasty. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położył nieprzyjaciół twoich, jako podnóżek stóp twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami? Posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. A kto ma dostąpić zbawienia? Mówi tutaj o ludziach. I aniołowie mają nam usługiwać. Są oni duchami służebnymi. Posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Więc dlaczego mamy czcić? Owszem, tak jak do każdego człowieka powinniśmy się odnosić z szacunkiem, ale nie będę się modlił do drugiego człowieka, który jest obok mnie, chociaż go szanuję. Tak samo e, nie będę się zwracał z boską czcią do aniołów. I następne pytanie. Jakub Zbyszek. Czyli razem pewnie. Czy to, że Jan kłania się przed aniołem w objawieniu pozwala na okazywanie szacunku, uwielbienia wobec anioła? O, nie znam takiego wersetu. Szkoda, że nie jest podany. Gdzie to, anioł, gdzie to Jan kłania się przed aniołem? Ja znam jeden werset, który mówi, żeby tego nie czynić. No więc nie jest podany werset. Nie będę szukał w piśmie świętym. Nie znam takiego wersetu, i następne pytanie Łukasz zadaje. A co z Archaniołem Michałem? Tradycyjnie to też anioł a przecież on odbiera hołd innych aniołów tutaj konieczne jest pewne wyjaśnienie otóż a, słowo anioł i w języku hebrajskim i greckim w którym było opisane słowo boże anioł znaczy posłaniec a jeśli użyjemy słowa Michał, Archanioł, Arche, to jest zwierzchnik, e, oznacza też arche, to oznacza władzę, a więc tego, który jest najwyżej, możemy powiedzieć, nad aniołami. Jest posłańcem, ale jest posłańcem szczególnym. E, gdybyśmy sięgnęli do drugiej księgi Mojżeszowej, tu, gdzie jest mowa o spotkaniu Mojżesza przy Górze Synaj. Mianowicie jest powiedziane w trzecim rozdziale wierszu drugim: Kiedy Mojżesz zbliżał się do Góry Bożej, wtem ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Ukazał mu się, tu jest przełożone to anioł. Ja bym powiedział, że to nie jest dobry przekład, bo nasuwa niewłaściwą myśl, że to był anioł gdzieś tam, no taki służebny ze skrzydłami, coś w tym rodzaju. Nie. Później mamy wyjaśnienie, kto to był. Mianowicie w Wierszu 14. Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich. W tym moim wydaniu jest to przetłumaczone, jestem posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. To wyrażenie jestem, albo inne przykłady oddają, „Jahwe”, ale wiersz 15 jest wyraźnie mówi, że to mówił Bóg. A więc... To był posłaniec, ale to był Bóg. A kto to był posłany w takim razie, jeśli to był posłaniec? To był Jezus Chrystus, posłany przez Ojca. I dlatego on przychodził i na przykład rozmawiał z Abrahamem. W postaci ludzkiej był, był posłany, ale był to Bóg. I dlatego Michał Archanioł to ten najwyżej postawiony który ma władzę i jest posłany i to się odnosi do Jezusa Chrystusa i dlatego jemu można oddawać cześć ale nie jest to powiedziałbym zwykły anioł jest to posłaniec Boga Jezus był posłany tutaj na ziemię i był tym właśnie panującym arche, zwierzchnikiem. Kiedyś byli tak zwani archonci w Grecji. czyli to zwierzchnicy, władzę mieli w państwie. A więc Jezus też był takim panem i był posłany przez Ojca swojego na świat. I pytanie następne. Kontynuacja. Jak się ma stan archanioła Michała wobec stanu Lucyfera? E, Lucyfer to określenie diabła, e, zanim zgrzeszył. E, to ten, który był nosicielem światła, bo tak można to przetłumaczyć, to imię. Wspaniała postać, ale zgrzeszył i został pokonany. Ostatecznie został pokonany przez Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza przez to, że nie zgrzeszył i odniósł zwycięstwo nad szatanem. Więc jaki jest, jak się ma stan Archanioła e, wobec stanu Lucyfera? Po prostu stoi wyżej, niż Lucyfer. I ostatnie pytanie. Dlaczego pastor uważa, że to w jaki sposób mówiło się i zachowywało kiedyś, ma być stosowane dziś? Przecież to staroświeckie. Ja tego nie powiedziałem, że to samo. E, Taki sam sposób wyrażenia ma być i dzisiaj, ale powinien odzwierciedlać szacunek wobec drugiej osoby i w zachowaniu, i w słowach, tak żebyśmy przede wszystkim oddawali najwyższą cześć Bogu, ale również i tym osobom, z którymi się spotykamy, którym należy się szacunek. Czy to będzie spotkanie z panem prezydentem, inaczej będę ubrany. Będę dobierał innych słów, nieżeli to, jak się zachowuję wobec innych osób. Jest to mój przełożony. Dziękuję bardzo za pytania. Zapraszam na kolejne spotkanie od słowa do słowa. Módmy się. Boże, dobry, dzięki Ci składamy za to, że dałeś takie mądre. Piękne zasady, że uczysz nas szacunku wobec innych osób. Nie wymuszasz na nas tego, ale chcesz, żebyśmy to czynili z własnej woli, z dobroci serca, z szano, uszanowania innych osób, które są też Twoimi stworzeniami. Dziękujemy, że też uczysz nas szacunku do zwierzchności, do władzy, żebyśmy mogli prowadzić spokojne, bezpieczne życie, żeby też Ewangelia Twoja mogła być głoszona wszystkim ludziom w bezpieczny sposób, dobry. Dziękujemy Ci za te rady. Pomóż nam zachowywać się zgodnie z nimi. Sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Prosimy Ciebie więc o Twoje wsparcie, Twoje błogosławieństwo i Twoją moc z góry. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.